bydle. Staska, gotowa zanęta. Ale piękny. Ale. On ma dychę jak nic. Dobra, dobra, dawajcie panowie. No i co, spięło się. Patrzcie jak Daisy patrzy. No daj go do przodu. Do boju! Dobra. Ryby, witajcie. Takim akcentem mustangowym, ale nasz głośniej zdecydowanie ryczy. To chyba ten sam model dokładnie, który my mamy, tylko zielony pas ma taki przez środek. Jedziemy na ryby. Cel to jest jesiotr. Tego się dzisiaj trzymamy. A miejscówka, na którą jedziemy, to jest nowy zbiornik, na którym już byliśmy, ale w tamtym roku. No w tym sezonie pierwszy raz was zabieram. Łowisko nazywa się Witkowice nad Sanem i Wisłoką. Jest to województwo świętokrzyskie w okolicach Sandomierza. Na pokładzie oczywiście Lucio, oczywiście nasza kulka i za kamerą Mikołaj. Do boju! No i dojechaliśmy Witkowice, jeszcze 1,5 km. Reklamę widzę, albo wcześniej nie było chyba jak byliśmy w tamtym roku, a teraz już jest jak widzicie. Elegancko. Także łatwiej będzie trafić. I jest łowisko, słuchajcie. Dotarliśmy. Są jakieś auta, więc niestety nie będziemy sami. No ale nie oszukujmy się, teraz już takie czasy nastały, że żeby być samemu, to szczęście musiałoby być. Dzień dobry, kuleczko. Daisy w nowej kreacji, jak widzicie dzisiaj. Taka dzisiaj gumka. Mam nadzieję, że przyniesie szczęście, że będą super ryby. Z jednym razem wezmę wszystko. Ja ci też coś wezmę, także spokojnie. Połóż mi tu z boku co wziąć. Słuchajcie, no co się zmieniło tutaj? Widzę, że chyba więcej kamienia jest nasypane. Trawka też dokładnie wszędzie urosła. I dla odmiany, bo jak byliśmy tutaj pierwszym razem, bo tam chyba ze dwa albo trzy razy nawet byliśmy, to tam siedzieliśmy, nie wiem. Stali widzowie na pewno będą pamiętać. Tu jest ta wiatka. A teraz idziemy tędy, bo tutaj się bramka pojawiła, wcześniej tego nie widziałem. Patrzcie tutaj, oświetlenie jest w ogóle zrobione. Także to jest kandydat na jedną z pierwszych nocek. Już wam na dzień dobry powiem. Tam jest też oświetlenie, tam jest. Idziemy na ten cypel na razie, nie ma co ględzić. Idziemy tam, plan jest taki, że będziemy rzucać na wysokości tej grobli. Bo tutaj chyba kiedyś, z tego co pamiętam, szła taka przez środek grobla. Chyba jest jakieś wypłycenie albo pogłębienie, nie wiem, sprawdzimy to, żeby ważne jest to, żeby złowić największą rybę. Mówiłem wam, że nastawiamy się na jesiotra, ale tutaj przed chwilą rozmawialiśmy z opiekunem łowiska i biorą ponoć duże, ładne karpie, także jednak zmieniamy ten cel, bo tego nie wiedziałem i będziemy nastawiać się na karpia. Dojedzie do nas jeszcze dzisiaj Marcin Guzek. Marcina też pamiętacie, on też chwilowo zapadł w sen zimowy, ale był na Rybomanii w Poznaniu, także żyje. No i wspólnymi siłami skończmy ględolić i bierzmy się za łowienie. Pomagam Mikołajowi zabrać te rzeczy i do zobaczenia nad wodą. Tak wygląda nasze stanowisko. Piękne zejście, łagodne do brzegu. Rzadko się zdarza, żebyśmy takie mieli. Ostatnio chyba na Wilczej Woli, pamiętam, 2 lata temu było. Woda przepiękna, turkusowa. Jest też pomościk, a tam auto zostawiliśmy, także bardzo blisko. Słuchajcie, przepiękna, czysta woda. Tu już widać spadek, jak się ostro zaczyna. No, nie powiem, podoba mi się. Daisy się też podoba. Dzisiaj jest pierwszy raz bez smyczy, słuchajcie. Nowy test robimy na grzeczność i zauważyliśmy, że ona się czuje niepewnie jednak w nowych miejscach i nie ucieka. I jak się ją zawoła, to nawet przychodzi. O już, sikuksu. No. Skawka, gotowa zanęta. Takie zestawy gotowe, jak ktoś nie ma czasu i szybko chce na ryby przyjechać i tak na 2 godzinki, to sobie tylko przywiązuje do agrafki i jest. Jakieś tam kulki, szprotka, będziemy właśnie będę zakładał. Pokaż, ja właśnie doprosiłem, żeby tu szprotę. No, to są chyba te to zalane w ogóle. Właśnie wiem. To musi być okropny śmierdziu, więc jak to będziesz Mikołaj otwierał, to proszę cię, weź to później, zostaw tą taśmę, żeby to się wałcie nie dało. No. No i będę, jeden zestaw właśnie dzisiaj będzie na to teraz leciał. No. Na tą szprotkę. Co to jeszcze? Dostaliśmy jeszcze taki odkażacz do tego. A, to kiedyś już mieliśmy jeden, nie? Tak. To teraz 2, także jak będziecie pytać, czy mamy, to wiecie, że mamy. Do odkażania pysków, nie? Kulki,
W ogóle jest, przyszło towaru strasznie dużo, tylko nie chcę wam takiej chamskiej reklamy robić i po prostu pokazywać, co to nie mamy. Tylko na bieżąco, jak będziemy nad wodą z chłopakami, no to będziemy testować i pokazywać po kolei jakieś zanęty, pelety, rozwiązania. Także Rafi, ja też dziękuję bardzo. Bogato wyposażeni chłopacy na ten sezon, także jedziemy. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. Zakładamy teraz na drugą wędkę, leci śledź, na raz. To nie ma znaczenia, czy jest na raz, czy nie, tylko pamiętajcie, jak będziecie sobie zakładać śledzia, żeby był przede wszystkim w oleju, bo ocet chyba może odstraszać ryby. I dwa, żeby był taki nie za bardzo kruchy. To ostatnio jest taki film w ogóle, nagrywaliśmy, gdzie myśmy to byli? No, w Krzyszowie, Krzyszowska Bandera na stowarzyszeniu i tam właśnie już testowaliśmy tego śledzia na raz i on się bardzo dobrze spisał. Powiem wam, że... Co ona tego śledzia je? Ona wszystko, widzę, by zjadła. Tylko później, że wiecie, co ona ostatnio zrobiła na filmie. Kto oglądał premierę ostatnią, to wie. Daisy! Jak zafajdoliła auto. Dobra. Aha, to na bagnet, ale to chyba Miku będzie spadać, coś mi się wydaje. Patrz, co ona robi. No, idź Daisy stąd! Jezu, nie da się. Nie mam ci, Miku, jak pomóc, bo mam w jednej ręce trzymam, bo robię live'a, widzowie, w ogóle. O, widzowie z live'a, witajcie, przypoznajcie widzów z YouTube'a. I później nam tak ręce waliły po tym, jak byliśmy na tej Krzyszowskiej Banderze, że dlatego Mikołaj wziął z biedry rękawiczki. No w sumie nie jest głupi pomysł. I nie będziesz zarzucał, tylko łódką będzie wywiezione, więc no, raczej... No, nie powinien chyba spać. O. Nie. Tu jest dobrze, bo coś się tą kulką cały czas szprotką interesuje, więc... No i też zestaw taki od Refisza gotowy, co mówiłem, że jak ktoś nie ma czasu, no to szybko się dowiązuje do agrafki takiej i... Aha, zestaw końcowy po prostu. Tak, po prostu dowiązujesz na plecionie. Ja nawet jeszcze nie oglądałem tego. Zobaczymy, czy działa na żywej materii, nie? Dokładnie. A tu odpalamy na drugim. Patrz, na drugim. A tu co było? Także jazda na dwa baty się zapowiada. I to by było coś pięknego. Włączę kamerę, znowu branie na prawej. Robię wszystko, żeby wam to nagrać. No ale kurde, jak włączam kamerę, to jakimś dziwnym trafem okoliczności przestaje brać. Ale żebyście nie myśleli, że ja żartuję, widzowie, którzy to na filmie będą oglądać, to zobaczcie, cały czas na żywo lecimy tutaj i zostawię tego live'a, żebyście mieli na pamiątkę, nie? No bez sensu, no nie będę teraz tego nagrywał, więc znowu. No na tej. Muszę... No teraz na lewej. Ale to mógł być wiatr chyba, nie? Nie ma szans. Tam siedzą. O, brańsko. Nie mogę wam pokazać, kto tutaj jest. Ale jest branie teraz na lewej. Siedzi? No proszę, patrzcie. Tak, gość socjalny ma rybę. Niestety nie mogę powiedzieć, kto. No ale ładnie jedzie. Tak się staram pokazać, żeby nie było widać. No, jedzie naprawdę ładnie. Ole bydle! Jest duży. No proszę. No i ile przyjechaliśmy? Głównie ponad godzinę jesteśmy. Ole ładny, on ma dychy jak nic. Coś pięknego. Jest. Ma to nawet wynik przejeżdża. Teraz radę? No. Ale piękny. Ale. On ma dychę jak nic. No. Dobra, dawajcie panowie. Raz, dwa, na co wy czekacie? Cyk, cyk, cyk. A to jak pokażemy rybę? Chcesz zdjęcie? Ja odejdę z tym. Taki karp naprawdę ładny. Dobra, ja go pokażę bez twarzy. Ej, patrz co mu leci. Czekaj. Coś wam pokażę. Mu leci. No. Dobra, bez twarzy. Patrzcie, jakie bydle. Dobra, do wody go trzeba wypuścić, bo za długo. Ale ważyć go wstało jeszcze. Aha, chyba. Uwaga. Pokaż. 11. 11 skąd? 11. Dobra. Z workiem. No także powyżej dychy możemy chyba uznać wszyscy, że jest, nie? No na razie karp jest na live'u, także Joanna chwilę tak rozpierdziucha jest, że tak powiem. Wypuszczasz? Można wypuszczać? Czy ty się z tym bawisz? Co, chcesz zdjęcie z nim? Nie! No to pójdź.
Już wracam do kamery. Słuchajcie, nie dam rady się, mówię, rozedrzeć. Ja chciałem, żeby trochę i filmu było, i trochę live'a. Także ogadałem się tak, że... przepraszam, ale gardło mnie zaczęło boleć. I podsumuję to, co się wydarzyło, bo jest w jednym wielkim chaosie to wszystko nagrane. Po prawej stronie na wędkę wziął olbrzymi karp. Prawie 11 czy 12 kilo. Powyżej 10, umówmy się, nie? Na przynętę MC karpia S70, tak? Nie mówiliśmy tego wcześniej, nie wiem, czy chłopaki to nagrali, to sobie już tutaj to dopowiem. To raz. Dwa. Był odjazd na śledzia. No i trzy. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście do tej pory, co się stało na filmie, bo nie miałem nad tym lekkiej kontroli, to specjalnie dlatego zostawię wam live'a i wpiszcie sobie w YouTubie. Rozbijamy obóz w Fałowicach między Wisłą a Sanem. Coś takiego, nie? Taki live. I tu będziecie wszystko na żywo widzieli, co się przez półtorej godziny stało. I wtedy właśnie nie nagrywałem za bardzo dla was kamerą. Tam tylko takie poszczególne przebitki były nagrane, które mam nadzieję, że wykorzystam na tym filmie. I wystarczy to do tego, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Tyle, bierzemy się za mówienie dalej. I brańsko u Marcina. Także nie trzeba było długo czekać, słuchajcie. Tutaj mogę nagrać bez problemu. Nie duże, ale coś jest. Wszystko. Nieduże? Może będzie duże. Nie, bo lekko idzie. Lajtowo. O, o, dziękuję, do widzenia. Szła, ale krótko i poszło. Ty, ale spiała się, nie? Patrzcie, jest cały ten... Co to jest, dambercik? Żółty? No i coś, spięła się. Nie dociąłeś, panie kolego, może. Ale mocno zacinało. Ja nie widziałem, jak zacinało. Mocno? Szprotkę bym zostawił zamiast śledzia, ale jak chcesz. Szprotę przerzucasz? Szprotkę tak czy siak bym zostawił, bo już dzisiaj sobie powiedzieliśmy, że robimy testa, to poświęćmy jej ten wyjazd. Jak chcesz zresztą. No i proszę bardzo, nic się nie stało. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Na razie jeszcze nic, ale zobaczymy za chwilę. Mikołaja coś pipci? Na tą samą wędkę? Nie. Też taki mały żółty? Ananas popa. Ananas popa. Widzisz, Miko, popapik żółty. Ale żółty, nie? Kurde, chyba zacznę Mikołaja zachęcać, żeby zrezygnował z tego śledzia, ale z drugiej strony czasem warto... Czasem warto zaryzykować. A widzę, no, no. Tamten niestety podbierak uległ zniszczeniu na karpiu. Tylko mi żebyś tego jeszcze do końca nie uwalił. To jest spinningowy podbierak. A w tym wałcie nie wziąłeś tego karpiowego? Na szczęście mały karp jest. Daisy, zostaw, ona się, niech się patrzy. Jest, brawo. Patrz, jak zagląda. Ty też chcesz? No. Bardzo ją to interesuje. Ładny. O, jak się chlapie. Dobra. Bardzo ładny karp. Taki jeden z mniejszych, ale gruby, ładnie wybarwiony, nie? Będzie. No jak pozwolisz, to cię wytnę i puszczę. A zdjęcie ci masz, nic nie zrobię. Mamy, Marcinku. Nie ma co go męczyć. Piękny karp. I karp, zobaczcie. Większy od Daisy odzyskuje wolność. Pani Daisy, bo znowu weszłaś w żyłeczkę. Jest kolejne branie. U tego, co go nagrać nie mogę. Cicho. No i widzicie, czasem tak jest. I tak stali widzowie będą wiedzieć, kto to, ale no...
nie, zostawmy ten rąbek tajemnicy, nie piszcie. Trzeba uszanować takie decyzje, a kiedyś wam powiem. Zrobimy live'a na przykład za, nie wiem, miesiąc, może za rok, to się dowiecie, o co to chodziło, nie? No. Także czekamy na kolejną rybę. Karaś. O, jaki wielki, chłopie. Karaś jak kar. Miki, do kamery przodem. Na matce. Brawo. Patrzcie, jak Daisy patrzy. No, daj go do przodu. Rybę prezentuje, słuchajcie, Maciek. Ale pech. Chcę zrobić ładne zdjęcie, żeby wam dać na fejsa, ale nie mogę. Dobra, szybko zrobię. O, jest Daisy. O, daj buziaka, pokaż jak ten. Dobra, mamy. Tym razem uwolnienie karasia. O, to nie było co zbiroć. Pan karaś od razu. Ale Daisy się bardzo spodobał ten karaś. Powiem wam, że to był na miarę jej możliwości i zdecydowanie lepiej niż karp. Mam dość tego śledzia, zmieniłem na dumbbellsy. Muszę ja coś w końcu złowić, S70. A to co Maćkowi wziął. Ale wiecie co się dzisiaj sprawdza? Bo wszystkie ryby, które wzięły do tej pory, na kolor żółty i jest to dumbbells. U Marcina był pop-up, ale wziął mały karp. Zasyp sobie i wywieź, Miko. A na drugą wędkę konsekwentnie szprota. A to jest nasze to wiertełko? Maćka. Ale odjazd był na dumbbellsa, tak? Czy to szprota? Ale masakra była. To musiał zerwać zestaw. Chodzi mi o końcówkę. Aż Mikołaj się zerwał, słuchajcie. Ale widzisz? Zamiast śledzia założył tego dumbbellsa, co wam pokazałem. S70. Nie, no jest. Nie zaciąłeś. Daisy, chodź tu. Ona lubi te podajniki strasznie. Ona myśli, że to jest mysz. Też. Pokaż. Kurde. Kaczyk tępy, czy co? Czekaj, sprawdź, czy jest kaczyk ostry. Nie, o jest matko, ostry, strasznie. No dawaj jeszcze raz. Ale było kopnięcie, nie? No. Strasznie pojechało. Jakby ktoś wziął i wydarł tak. No. Słuchajcie, szprota pojechała. Możesz troszkę podwinąć. Co? Do brzegu idzie? No. Jak oceniacie? Podwiń. Chyba się zacięła i idzie do brzegu. Dotknij. Ja bym przyciął, tylko mocno. Ale rób jak uważasz, Miko. I? Yes. Nie ma. Nie ma? Ja pierdzielę. No jak to możliwe? Kolejne branie na szprotę, słuchajcie. Patrzcie, żeby nie być gołosłownym. No jaja. Ja nie wiem jakim cudem. Nic nie zaciąłem dzisiaj. I to są zupełnie różne przypony, różne haczyki, żebyście wiedzieli. I ostre jak nie wiem. No, bardzo ostre są. No. Nie wiem, Miko, nie wiem co ci powiedzieć. Rzuć jeszcze raz. Na koniec zasiadki wyszło nam słońce i to takie piękne, że aż chce się buźkę wystawić, żeby się opalić. Powiem wam, bardzo dużo brań, nie wiem czemu nie wciętych. Nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś ma pomysł, co to się stało, to piszcie w komentarzach. Mikołaj chyba za 3 albo 4 i u Marcina 2. Niesamowite, nie? Najlepszą przynętą dzisiaj okazały się dumbbellsy małe i żółte. To jest kolor dominujący. Było branie też na szprotkę jedno i największa ryba była na S70 Stacha, który przypomina mi jest zielono-żółty, więc ten żółty kolor to jest ewidentnie
no dzień dzisiejszy wygrany. Próbowaliśmy różne i widzieliście śledzia. Śledź niestety po raz kolejny nas zawiódł, ale to nic, i tak się nie poddamy. Po prostu może jej siotry jeszcze nie ruszyły. Daisy pierwszy raz ochrzczona, bez smyczy, dała radę, powiem wam, przekochana była i wybiegała się, także myślę, że wieczorem pójdzie słodko spać. My zadowoleni, ryby są, no czegoż chcieć więcej. Na łowisku, przypominam, tutaj też jest oświetlenie, i tam, w kilku punktach, także tutaj zapowiadam pierwszą nockę chyba w tym sezonie, albo jedną z pierwszych, żeby nie być gołosłownym, bo jest to chyba, kurczę, jedno z niewielu takich, co znam, gdzie mają oświetlenie, gdzie będzie można jednak w nocy, ale po jasnemu siedzieć, nie? No i tym akcentem właściwie no już dzisiaj się nic nie zdarzy, bo musimy się zawijać, bo jednak no jest sobota i chcemy ten dzień jeszcze spędzić z drugą połówką, przynajmniej ja, także zawijam się do Kasi. Jak dotrwaliście do tego miejsca, zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będzie dostawać informacje o nowych filmach. A nowy film jak zwykle piątek 19, weekend zaczyna się w piątku 19 na kanale Łowca. Ostatni raz z łowiska. Chwałowice, Witkowice, między Wisłą a Sanem. Ryby, cześć! Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.